Przede wszystkim naprawdę jestem dzisiaj bardzo mocno zadowolony z realizacji założeń, bo po ciężkim meczu w środę ta taktyka, oddanie troszeczkę pola, zamykanie dobrze dziesiątek, odcinanie, gra blisko Andrzeja Prokicza, cały czas był nękany. I realizacja tych założeń spowodowała, że GKS tak naprawdę był bardzo groźny przy stałych fragmentach gry. Natomiast gdzieś te kontrataki i akcje spokojnie wyprowadzaliśmy i dwie takie zakończyły się bramkami. Duży szacunek dla moich piłkarzy. Naprawdę zwycięstwo sprytne, zwycięstwo cwane i ja chciałem je komuś zadedykować. Naprawdę wiem, co przeżył tutaj trener w swoim debiucie, także to zwycięstwo chcę zadedykować trenerowi Maciejowi Serfiskiemu, który jest na ślubie siostry w Stanach. Nie mógł być na tym spotkaniu, ale jemu to zwycięstwo dedykujemy. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Przede wszystkim gratuluję trenerowi 3 punktów. To nie była kurtuazja z mojej strony, że w tygodniu poprzedzającym te nasze spotkanie tyle komplementów prawiłem zespołowi z Mielca, bo odkąd przyszedł trener Smułka, to jakość tego zespołu bagatelnie wzrosła. Wiedzieliśmy, że przyjeżdża do nas mocny zespół i liczyliśmy na to, że ta gra będzie otwarta. W pierwszej połowie myślę, że na taką grę można było popatrzeć zarówno z jednej strony, jak i z drugiej. Były szanse na zdobycie bramki. Jest taki frazes, ale myślę, że trafny, że bramki zmieniają oblicze spotkań. I w momencie, kiedy Stal tą bramkę zdobyła, cofnęli się, bronili wyniku, naturalny kolej rzeczy. I myślę, że w tej fazie meczu zabrakło nam troszeczkę jakości, aby można było myśleć tutaj o pozytywnym wyniku. Niemniej jednak nie można odmówić mojemu zespołowi walki i może nie pełnej, bo pełna realizacja założeń wiąże się zawsze z korzystnym albo prawie zawsze z korzystnym wynikiem. Natomiast troszkę nam niektórych elementów brakowało. Zostawiliśmy dużo serca i zdrowia na boisku. Chciałbym też podziękować kibicom za, myślę, niezłą oprawę i doping, mimo że ten wynik nie układał się dla nas tak, jakbyśmy tego chcieli. Przegraliśmy pierwsze spotkanie. Mamy za 3 dni możliwość rewanżu i na niebyle jakim terenie, bo w Chojnicach, i myślę, że zawodnicy pokażą to piłkarską złość i przywieziemy punkty z Chojnic. Dziękuję.